może usiąść. Tak. Dobra. Dobry wieczór Państwu. Za chwilkę, o, już słychać. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam przede wszystkim naszego wspaniałego gościa, pana Józefa Hena. Dobry wieczór. Witam też serdecznie panią Beatę Stasińską. Drodzy Państwo, dziś to bardzo szczególne spotkanie autorskie z panem Józefem Henem, bo zakładam, że wszyscy jak tu jesteśmy, to wielbiciele pana Józefa i znawcy jego literatury i z pewnością Państwo też śledzicie, że dwa dni temu, 8 listopada, pan Józef obchodził swoje 98 urodziny. Brawo. Ja w związku z tym tak pokrótce, z pewnością w imieniu wszystkich Państwa, jak i swoim własnym, życzę Panu, Panie Józefie, przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, pomyślności, dużo, dużo nowych, wciąż coraz więcej nowych, tych młodych czytelników. Życzę Panu, by Pana nie opuszczało to cudowne Pana poczucie humoru. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przy tej okazji chciałam jeszcze bardzo Panu podziękować, że zaprosił Pan na dzisiejsze spotkanie do prowadzenia tego wieczoru panią Beatę Stasińską. To dla nas również bardzo ważne spotkanie i wielkie wyróżnienie. Pani Beata Stasińska, niezwykła osobowość. Jak mówią wszyscy znawcy, to wielka marka w świecie wydawniczym, współzałożycielka i przez wiele lat szefowa naczelna wydawnictwa WAB. Bardzo dziękujemy pani Beato. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Spotkał mnie zaszczyt prowadzenia spotkania z Tobą, a my znamy się wiele, wiele lat. Właściwie pamiętam, że pierwsze spotkanie byłam jeszcze studentką. I ono tak, było tak. I ono pamiętam było, Twoje nazwisko. Pamiętasz moje panieńskie nazwisko. I ono tak. Było w mieszkaniu, w domu Igora Neverlego. Tak na któryś jego urodzinach tak, chyba. Tak. A ja chciałam się Ciebie zapytać, dzisiaj tak już przeciągle właściwie świętujemy Twoje 98 urodziny, bo od 8 listopada one trwają. O Twoją drogę od Nowolipia 53 do ulicy Matejki, długa to droga w Warszawie, o drogę pisarską, bo właściwie jak zostaje się pisarzem? Jak się jest takim chłopcem z domu na Nowolipiu 53, próbuje się pierwszych swoich sił pisarskich i wymyśla się historię Polski we wczesnym średniowieczu, a miałeś chyba wtedy 11 lat, jak to pisałeś. Tak. A potem jest droga dziennikarska i narodziny pisarza, ale to wszystko przechodzi przez czas wojny, przez czas końca tego świata opisanego w Twojej książce Nowolipie. To ważne jest wspomnienie właśnie Neverlego, bo Igor Neverli jako Jerzy Abramow był naczelnym redaktorem Małego Przeglądu i spotkanie z nim było spotkaniem po latach z moim redaktorem, który miał do mnie różne żale, ale czasem je
zapraszał do redakcji przystojny pan, bez jednej nogi, ale wtedy nie wiedzieliśmy o tym. Umiał się zachować. I tu może najciekawsze, że on o mnie opowiadał po wojnie, że on przepowiedział mi przyszłość i że ja przyjeżdżałem z Białegostoku z ojcem do Małego Przeglądu. Otóż on mnie wziął za kogoś innego, dlatego że ja nie jestem z Białegostoku, tylko z Warszawy, z Nowolipia 53. Tak. Ale ja go nie wyprowadzałem z błędu, dlatego że według niego ten chłopak z Białegostoku przeżył w mojej osobie. Może tutaj się dwie historie nałożyły. Chłopca z Białowieży z twoją historią z Nowolipia 53. Mały Przegląd i twoje pierwsze próby, nawet nie literackie, tylko dziennikarskie wtedy, prawda? Nie, tam się nazywało to liściki, listy. I byli tacy, którzy mieli stuliście. Ale jak się zaczynało, to najpierw redaktor zamieszczał. Po raz pierwszy do nas napisał imię i nazwisko, czego potem nie było, bo nie dawało się nazwisk, tylko Lusia z Częstochowy, Saluniek z Brukowej, Harry P., recenzent filmowy i tak dalej. W każdym razie pomysł z Neverlim, któremu Korczak oddał po 4 latach Mały Przegląd, jest bardzo typowy był dla Korczaka. Mianowicie wziął pismo dzieci żydowskich, naczelnym redaktorem był człowiek, którego ojciec był oficerem rosyjskim, a matka czeszką. Tak, i on to redagował. To jest taki właściwie masz u początków, może jeszcze nie narodzin pisarskich, ale początków życia kilka takich autorytetów. To jest Korczak. Nevel jeszcze wtedy nie był takim autorytetem. A później po wojnie twoja pierwsza książka ukazuje się ze wstępem Ksawerego Pruszyńskiego. Ale wtedy jest to książka jeszcze dziennikarska w dużej mierze, prawda? To było tak, właściwie to z podniety naczelnego redaktora przekroju Mariana Ajlego, z jego podniety. Jemu się jakieś moje humoreski podobały w Szpilkach drukowane. I chciał je nawet wystawić w tym 7 kotów. Oni mieli taki kabaret. Ale mówi, cenzura tego nie puści, bo jednym z bohaterów, znaczy jedną z postaci jest oficer sowiecki z orderami wyczyszczonymi i nie puści tego. Może nam pan napisze coś ze wschodu, ale i ja myślę sobie, no dobrze, ja tak pisałem pod przekrój, tak 2 rozdziały tak napisałem, ale byłem w wojsku, w tygodniku Żołnierz Polski i czułem, że mam obowiązek dostać zgodę jego, a jemu się to nie spodoba, no bo to takie przekrojowe. I Dorian Płoński, naczelny redaktor, przeczytał to
te dwa odcinki, powiedział, świetne, drukujemy. I w ten sposób moja kariera była bardzo opóźniona. No, a każdy odcinek, który się ukazał, żołnierz polski Dorian posyłał Pruszyńskiemu, który wrócił z emigracji. Tak, z emigracji. I Ksawery Pruszyński wspiął się na piąte piętro, bo widna jak to nieczynna, i po kilku minutach wychodzi naczelny i mówi: pan Pruszyński chce cię poznać. Chcę pana poznać, byliśmy per pan. Ja wchodzę, on mi gratuluje i mówi: pan musi z tego zrobić książkę. On tak. A ja mówię bezczelnie: a napisałby pan do niej przedmowę? A on wtedy, pamiętam te słowa, z miłą chęcią. I to było przed Bożym Narodzeniem, bo on do Krakowa przyjechał tak na Boże Narodzenie, miał tam żonę, matkę i troje dzieci malutkich w ramce bodajże. I więc przed Bożym Narodzeniem, a przed Nowym Rokiem on do mnie dzwoni, że ma przedmowę. No i książka ukazała się, tak? Wręczył mi ją u Maurycja na rynku głównym i piliśmy kawę i jedliśmy ciastko Marcello. Pierwszy raz w życiu. Torcik Marcello. Marcello. No i książka się ukazała z jego przedmową, z tym, że Kuryluk, naczelny redaktor Odrodzenia, od razu ją wydrukował. Książki nie było, ale bo ona miała piękny tytuł, ze wszystkich na świecie Norwegii, to z Broniewskiego jakiego wiersza. Także książka była zdana dzięki tej przedmowie, zanim wyszła. I ukazała się w 1947 roku. Może, tak, może warto by pomyśleć, może warto by pomyśleć o jej wznowieniu z jeszcze jednym wstępem. W czasach, kiedy mówimy tylko o żołnierzach wyklętych, to może ta historia, która zachwyciła Pruszyńskiego, bo uzupełniała historię wojsk polskich na zachodzie, o historię wojsk polskich na wschodzie, warta by była przypomnienia, ale wróćmy na chwilę. Bardzo trudno było ją wznowić. Dlaczego? Bo wznowić trzeba było, to było najrozsądniej w wydawnictwie prasy wojskowej, a tam jedna koleżanka napisała, że to jest paszkwil na Związek Radziecki. Ta książka, Kijów, Taszkent, Berlin, no i przez 8 lat nie można było wznowić, a potem ona mówi do mnie, ale ze mnie była idiotka. I te słowa, ale ze mnie była idiotka, słyszałem od kilku pań po kilkunastu latach. No niewykluczone, że gdyby teraz... Zmieniały się. Niewykluczone, że gdyby teraz została wznowiona, też by były podobne reakcje z podobnym samobiczowaniem, ale byłam idiotką. Ale to było na początku mojej pracy literackiej, jak Janusz Minkiewicz w Lublinie w 1944 roku. Ja tam zamieściłem jakąś prozę, to właściwie rozdział z wiecznie pisanej powieści Opór, to on, korzystając zresztą z nazwiska mojego, to napisał, że tajemniczym szyfrem. Ja myślałem, że jestem wykończony. Minkiewicz wyszydził, jestem wykończony. No i przejechałem do
centralny dom żołnierza w Lublinie posłał mnie do 10. Dywizji do Rzeszowa i tam byłem kierownikiem literackim teatrzyku. I występowałem i jak napisałem, największe sukcesy miałem, bo byłem konferencjerem i tak dalej, miałem jako Feluś o fermach. Proszę Państwa, gościmy dzisiaj autora, jak policzyłam, 43 książek. Liczę też wznowienia z nowymi uzupełnieniami. 43 książki i gościmy chyba najczęściej filmowanego pisarza polskiego w XX wieku. Może tylko Jarosław Iwaszkiewicz może z tobą konkurować. Masz 8 adaptacji, chyba nie licząc filmowych. Nie liczę scenariuszy filmowych, które pisałeś. Także jest dorobek przebogaty. Są tu reportaże, nowele, opowiadania, scenariusze i droga właściwie od dziennikarstwa poprzez powieści, opowiadania, scenariusze, powieści historyczne i aż dochodzisz do, nie lubisz jak się, ale do dzienników. Czasem moja córka, która tu jest obecna, mówiła mi: tato, wypoczywaj, ale ja tłumaczyłem, że nie mam nic bardziej męczącego jak wypoczynek. Ja cię rozumiem. Wróćmy do twojego wielkiego pożegnania ze światem przedwojennym. Do książki Nowolipie. Do książki Nowolipie, o której Timothy Snyder pisał tak. Książkę Hena trzeba smakować, hołubić i zachować na zawsze. To sentymentalny powrót do czasów dzieciństwa i młodości. Proza wysokiej próby, kronika trudnego czasu. Pomęczymy cię i poprosimy o przeczytanie fragmentu, dobrze? Bo nie ma nic cenniejszego niż czytanie utworu przez samego autora. Gdzieś tu jest. Znajdziesz to? Tak, moje doświadczenia. Rozdział jest moje doświadczenia z kobietami. I jak na nieliczne doświadczenia, rozdział jest trochę za długi. Tak. Więc z tego rozdziału zakończenie, moje doświadczenia z kobietami. Tego ostatniego przed wojną lata, będąc w Warszawie, między jednym a drugim pobytem w Świdrze, wybrałem się w upalny dzień nad Wisłę, na pływalnię Maccabi. Było tłoczno, wesoło, nikt nie przyjmował do wiadomości grozy nadciągającej wojny, mimo trwającej w eterze wojny nerwów. Chyba się w nią jednak nie wierzyło, w tę prawdziwą wojnę. Świat, zwłaszcza tu na plaży, wydawał się jakoś nazbyt uporządkowany, żeby ktoś ośmielił się go zburzyć. A jeśli już dopuszczało się myśl o wojnie, to krótkiej i zwycięskiej. Słońce, piasek, woda, lody pingwin na patyku, oranżada, ogórki kiszone, hałas rozmów, uderzenia podbijanej piłki, plusk wioseł, kajakarzy dla wołowywania,
atmosfera beztroski, rozleniwienia, spokoju. Na tarasie klubowego budynku stały rozśpiewane dziewczęta. Przechylone przez balustradę śpiewały, trzymając się za ręce i kołysząc się pod rytm muzyki. Rozróżniłem sporo znajomych dziewcząt. Była ta z Kaleckiej, w której się kochałem, chociaż ona o tym nie wiedziała. Jej przyjaciółka Stefa i piękna, delikatna, wysoka i chuda, z długą szyją, Judyta Cukier, moja daleka kuzynka, zamordowana w Treblince. Judyta Cukier, której wspomnienie wracało, ilekroć oglądałem Audrey Hepburn. I prześliczna, ale bardziej różowa, mniej melancholijna Lusia z Gimnazjum Dykszajnowej i wiele innych podlotków, których nie znałem. Śpiewały modny Alexander's Ragtime Band, Irvinga Berlina, a potem Continental, przypomniany po latach przez Felliniego w filmie Ginger i Fred. Był urzekający ten dziewczęcy śpiew. Wiedziałem już wtedy, że nigdy tego nie zapomnę. Śpiewały oczywiście dla nas chłopców i dla nas uwodzicielsko kołysały biodrami. One dla nas, a my dla nich. Po środku plaży stała na piasku długa skrzynia gimnastyczna i chłopcy zaczęli popisywać się skokami. Dziewczęta oczywiście domyśliły się, że to dla nich, przestały śpiewać i interesowały się już tylko popisami chłopców. Wybuchały śmiechem przy bardziej błazeńskim wyczynie, czasem nagradzały kogoś oklaskami. Stałem z boku i przyglądałem się popisom. Właśnie czyjś nieudolny skok, nagrodzony zresztą oklaskami, dodał mi odwagi. Przecież skok przez skrzynię to moja specjalność. Przecież w turnieju zorganizowanym przez naszego gimnastyka dostałem w tej konkurencji najwyższe noty. Stanąłem na rozbiegu, a jak się zbłaźnię, a jeśli już słyszę szydercze śmiechy, tam na tarasie jest także ona, ta dziewczyna z Kaleckiej. Nic o mnie nie wie, o moim pisaniu, o myślach. Nawet nie zauważyła, że się za nią włóczę. Teraz jest szansa zwrócenia uwagi. Musi się udać. Stoję opalony, jak wszyscy tutaj, nie żaden młody intelektualista, nie mól książkowy, pisarczyk, ale półnagi chłopak, który popisuje się przed dziewczętami. Niech pokaże, co umie. Może trochę za długo się skupiałem, bo któraś z dziewcząt, ale nie ta moja, krzyknęła za tarasu: hej ty, naprzód! Poszedłem jak burza. Miotnąłem piasek bosymi stopami. Odbiłem się mocno. Poleciałem płasko do przodu. Nogi nieskazitelnie równo. Uderzyłem dłońmi o skrzynię. Wyskoczyłem obrotem w powietrze i wylądowałem na piasku miękko, elastycznie, jak uczył mnie mój gimnastyk. Kiedy się wyprostowałem, usłyszałem oklaski, które napełniły mnie szczęściem. Było to
Był to na pewno najlepszy skok mojego życia. Zasłużyłem na najwyższe noty. Nigdy już więcej nie skakałem. Pomachałem dziewczętom ręką w porozumiewawczym geście, a one znowu ujęły się pod ramiona, beztroskie podlotki, rozbawione, promieniujące czułością i wdziękiem, i znowu zaczęły śpiewać, kołysząc się: Cabana Hill, Cabana Hill, i wciąż tam są, i kołyszą się, i śpiewają na tym tarasie, którego już nie ma, ale który wciąż jest. Fantastycznie czytasz. Powiedz nam, która z twoich książek jest dla ciebie najważniejsza? Tak trochę trawestując Montaigne'a, o którym napisałeś książkę i którego często cytujesz i do którego wracasz w dziennikach czy w zapiskach. Która z książek, które ukształtowała ciebie? Możesz mówić o jednej książce czy o jakimś nurcie w twoich? Mogę powiedzieć, że Montaigne'owi zawdzięczam, że napisałem o nim książkę. No to na pewno. I chcę powiedzieć, że czasem mnie pytają, a proszę coś zacytować Montaigne'a. Ja mówię, bardzo ważne dla nas wszystkich jest jego powiedzenie: i na najwyższym tronie świata siedzisz jedno na własnym zadku. A kończy się książka tak, moja książka, że on mówi, pisze swoją książkę dla niewielu ludzi i na niewiele lat. Ja dodałem do tego: historia literatury nie zna wspanialszej pomyłki. No a wróć do swoich książek. Mogę powiedzieć, każdej epoce życia towarzyszy inna książka, ale także przecież ja przeżyłem swoje, choćby książka Nikt nie woła o tym świadczy, część pierwsza boso, część druga w butach, prawda? Także jest konieczność, bo to odżywa w człowieku, przeszłość odżywa i jest konieczność napisania jej, tej książki. Kto się tego domaga? No, moje przeżycia, ale także i postaci, ludzi, z którymi ja się stykałem. Także i tak wybaczę, było, nie mogę powiedzieć, o jednej na pewno, która nie, ale książka. Pamiętam tylko taką historię, zrobiło się stan wojenny. W każdym wydawnictwie byli żołnierze. Ja przyszedłem do piwu ze skończoną książką Milczące między nami, taką miłosną. I mówię, no to zobacz, czy to jest warte czegoś. I gdzieś po tygodniu, dwóch przychodzę do niego i mówię: Andrzej, powiedz coś pocieszającego.
A on mówi, nic nie mogę powiedzieć, prócz tego, że ty w takim czasie napisałeś taką książkę. Taki był elegancki, ale jednak wyszła ona dopiero po 3 latach. Co w tamtych czasach nie było takie dziwne, bo proszę, chyba też w tamtych czasach nie było takie dziwne. Proces wydawniczy trwał długo zazwyczaj. Jednych trwał, dla drugich nie trwał. Nie trwał, tak. Tak. A powiedz, twoja decyzja umieszczania pod pseudonimem tekstów i współpracy z kulturą paryską Giedroycia. Jak to się wydarzyło? Jaka była kolej losów? To początek lat 70., prawda? Tak. Nie, już ja po 68 roku. W 68 roku. Mhm. Tak. Tak, w 67 rzeczywiście, pod pseudonimem Korab, tak, prawda, publikowałeś. Zacząłem pisać opowiadanie, które napisałem, zatytułowałem Western, dlatego że pokazałem nauczyciela polskiego, który sam jeden przeciwko całemu towarzystwu się buntuje. Tak jak w westernie, a wtedy nie było kopiuję książki, jak to się nazywa? Nie było ksera, tylko nie kserowano, tak, ani nie skanowano. Nie było. Ja jemu, Andrzejewskiemu, dałem tę książkę, żeby mi ocenił, i on zadzwonił i powiedział, zaszyfrował to, co powiedział. Józek, to jest bardzo, bardzo taki szyfr. No. Ja przyszedłem do niego, żeby zabrać ten łester, i była tam Helena Stachowa, tłumaczka, która już coś mojego tłumaczyła, zresztą z rodziny tłumaczy z języka polskiego, bo jej matka Tajgowa była wybitną tłumaczką, ale i innej literatury, klasyki. I ona mówi do mnie, jeśli chce pan to przesłać do Giedroycia, do kultury, to za kilka dni idą taternicy i oni to wezmą. I tak się stało, ale trzeba było wymyślić pseudonim, prawda? I stąd ten pseudonim Korab. Korab niezbyt szczęśliwy, był zresztą ukraiński, emigracyjny pisarz, ale zajmujący się polonistyką, Korab Osadczuk. Tak, więc nie było to zbyt szczęśliwe, no ale w końcu ukazało się to w kulturze paryskiej, ten Korab, i natychmiast był przedruk. Wletał Modern, który redagował Sartre, tego opowiadania. To też ciekawe, że tłumaczył zawodowy kompozytor, muzyk. Maciu, pamiętasz? Szymon Laks, tak. Tak, on był w obozie i on, Szymon Laks to tłumaczył, i wszystkie kolejne, i zgłosiła się firma Lafont, że chce wydać, ale tu ciekawe, że Giedroyć mówi, to jest pan w Paryżu, nie potrzeba przemycać, niech pan napisze opowiadanie następne. Ja mówię, chcę napisać,
ale w Paryżu nie napiszę, bo mnie to wszystko mniej obchodzi, ponieważ ich to mniej obchodzi. No i on zrozumiał, zresztą nie tylko ja tak o swoim pisarstwie sądzę. Zadie Smith, bodajże kolorowa pisarka, powiedziała kiedyś, że może pisać tylko w Londynie. Tam, gdzie ta atmosfera, w której wyrosła. No i wróciłem i napisałem to Oko Diana wtedy, Oko Diana, tak. I Andrzejewski już nie chciał tego się tym zajmować i przekazać. Nie chciał, mówił, że nie ma kontaktu tego. No, wykazał tu zrozumiałą ostrożność pewną, no, ale znalazł się taki pan Willy Brandt. Znalazł się, podpisał jakieś umowy i z nim był dziennikarz radiowy Fred Wesemann. Który przemycił twoje opowiadanie, tak? Co? Przemycił twoje opowiadanie. Tak, ale on sam jest ciekawy, bo on z Brandtem był w Norwegii. Brandt walczył w armii norweskiej przeciw swojemu krajowi. Ten chłopak miał wtedy 17 lat i pomyślał sobie, że on się do tego nie nadaje. Przyjechał do Niemiec hitlerowskich, znaczy jeszcze nie było wojny, ale już rządził Hitler. Władzę, tak. No i chcieli go skazać na śmierć, a on powiedział, bronił się, że przyjechał, żeby odsłużyć swoje w Wehrmachcie. I jego przyjęli do tego Wehrmachtu z warunkiem, że nigdy nie będzie oficerem. I on mi mówi potem, słuchaj, ja się tak ucieszyłem, posłali mnie do Kijowa i dzięki temu, że nie byłem oficerem, to nie musiałem robić tych świństw, powiedział mi. No i, ale zrobiłem, może ożenił się z Rosjanką, kijowianką. I on zabrał ten Oko Diana, a potem następne zabrał no jakiś facet, który handlował tutaj w Polsce. Opowiadanie pod tytułem Bliźniak. Bliźniak, długie. Także to opowiadanie Giedroyć dał w dwóch odcinkach i wtedy zgłosiła się firma Lafont, że chce wydać tomik. Tak, to... I tak się stało w tłumaczeniu Szymona Laksa, tak? Tak. Czy cały wszystkie opowiadania były w tłumaczeniu kompozytora? Tak, w jego tłumaczeniu wszystkie. I on był bardzo zdolnym kompozytorem. No teraz się wraca do jego muzyki. Co? Teraz się coraz częściej wraca do jego muzyki. A powiedz mi, jak to jest z twoimi książkami i opowiadaniami, że one tak często budzą zainteresowanie filmowców. Umiesz to wyjaśnić? Czy to jest kwestia tego, że zawsze szanujesz opowieść, fabułę, wyraziste postaci? Ja myślę, że ja jestem w pewien sposób zawodowym pisarzem. To znaczy, w sobie to mam. Mam coś się dzieje i ja sobie myślę, aha, to jest pomysł na opowiadanie lub co innego może być zaczynem tego opowiadania, jakaś myśl po prostu
że w życiu może być tak, a może być tak, jakaś myśl i to się kształtuje w opowiadanie. Kiedyś Erwin Akser, z którym dosyć często rozmawiałem, znakomity reżyser, ale nigdy nie rozmawiałem z nim o sztukach, bo wiedziałem, że on ustala w tym teatrze współczesnym wtedy repertuar sam, jest o to bardzo zazdrosny. Tak. Więc nagle on przyjeżdża po przedstawieniu do Obór i po pewnym czasie puka do mnie. Ja mówię, co się stało? Wie pan co? Zastaliśmy naszą babę, jego babę, zapłakaną strasznie. Czego ty płaczesz? Bo słuchałam opowiadania Józefa Hena i ono jest o mnie. Tak powiedziała. Ono jest o mnie. Opowiadanie nazywa się Portret. I to takie przeżycie było. Ona mówi, to jestem ja. I Erwin mówi, daję to panu, tak. Tam jest dużo anegdot teatralnych w jego wspomnieniach. Tak. No ale też pisałeś scenariusze, ale ten prawda? Portret to była historia, którą ja przeżyłem, budując drogę Lwów-Kijów. I tam czasem zachodziłem do jakiejś chaty. I była tam starsza pani, która częstowała mnie herbatą, a na ścianie wisiał portret pięknej młodej dziewczyny. I ja mówię, ma pani córkę? Tak. A ona wkrótce przyjedzie. Przyjechała ta córka, w ogóle niepodobna do tego portretu. Ja mówię, dobrze, ale czyj to portret? Ma pani drugą córkę? Ona mówi, nie, to ja. I to ja to przeżyłem. I napisałem to opowiadanie, które przeżyła matka Aksera. Ale myślę też, że oprócz tego, że masz wielki dar przetwarzania literackiego swoich życiowych doświadczeń, to też musi być jakiś ogromny dar empatii i uwagi poświęconej jednak czytelnikom, którzy mają cię czytać. Tak. Bo takie bywają okresy, że ja się skupiam na opowiadaniach. W latach 80. tak. Wpadłem na taki pomysł, że coś podsyłała mi Szeherazada i pani Szrat. Pani Szrat to była kochanka Franciszka Józefa, już starego, i on gdzieś o 5 rano do niej przychodził, żeby ona mu opowiadała, co się dzieje i tak dalej. On jest starszy pan, był mocno starszy. Ja sobie pomyślałem, że to jest pomysł, że mam szereg pomysłów, które może opowiadać pani Szrat Franciszkowi Józefowi. I wtedy powstała książka Powiernik Serc. Bo nie Franciszkowi Józefowi, tylko mnie, który wysłuchuje za pieniądze. Ja siebie postawiłem w takiej sytuacji, że ja wysłuchuję za pieniądze, bo ludzie chcą się wygadać, no to niech się wygadają, a ja mam tego słuchać za darmo.
I to było bardzo inspirujące, to wszystko. Wszystko to opowiadanie, nawet jakaś pani psycholog ze Śląska napisała, jakie to ważne jest, żeby móc kogoś wysłuchać. Był taki okres, że pisarz Józef Hen utrzymywał się z tego, że wysłuchiwał ludzi. Może chciała podnieść stawkę za seanse psychoterapeutyczne. Ale wtedy rzeczywiście dużo napisałem opowiadań, między innymi Czechow, takie opowiadanie, Mirael, no i jeszcze tutaj, spore, tutaj, Powiernik serc. Tutaj w Nie boję się bezsennych nocy oddajesz hołd Czechowowi. Tak. Tak, duży jest. Zresztą wielu pisarzy tutaj wspominasz, niektórych krytycznie, jak Dostojewskiego na przykład. Tak. A powiedz, może, ponieważ już pomału dochodzimy do godziny naszej rozmowy, a jeszcze mamy wielu gości, którzy być może będą chcieli zadać ci jakieś pytania, to może przeczytasz nam fragment ze swojej ostatniej książki. Bez strachu. Bez strachu, tak. Tak. Początek. Tytuł na te, tak, to tytuł zakończenie, na te. Chociaż jest bardzo optymistyczne to zakończenie. To zależy, jak chcemy zakończyć to spotkanie. Czy optymistycznie, czy w duchu rozgoryczenia. Najpierw dzisiejszymi czasami. Najpierw ten początek. Dobrze. Poczekaj, znajdę. Bez strachu, dziennik współczesny. Tutaj Józef Hen pogodził się z określeniem dziennik, bo uważał, pisząc Nie boję się bezsennych nocy, że nie pisze dzienników i nie zamierza pisać dzienników. Ale trzeba czasem się pogodzić z wydawcą. Starość. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Obserwuję ją nie bez ciekawości literackiej, jakby stanowiła tworzywo. Nie chodzi o niedomagania fizyczne, słabość organizmu, wiadomo, tkanki zużyte, ale jakoś się poruszam, oddycham, krzątam. Nie powinienem narzekać, chociaż trochę mi wolno. Powtarzam, starość. Obserwuję pewne objawy, które mogłyby dotyczyć każdego roztargnionego osobnika. Ale ze mną jest inaczej. Są prawie niepochwytnym znakiem starości. Wciąż coś wypada z rąk. Tu w nawiasie zepsuła się przyczepność, jak to nazwała pewna młoda i ambitna pani biolog. Tłuką się szklanki, został mi już tylko jeden mały kieliszek, nie ruszam tych do koniaku. Miałem co schować w lodówce, spostrzegam, że przeniosę to na biurko albo do pralki. Obserwuję te objawy i się uspokajam, bo wiem, potwierdziłem i przypominam sobie, jak odbiegł mnie strach we wrześniu 1939 roku w naszej kamienicy podczas bombardowania. Obserwowałem swoje zachowanie świadomie do książki o tym, co przeżywa Warszawa. Zacząłem pisać na gorąco, bodajże już 6 września. Wypisałem tytuł Opór. Nie znałem depresji podczas wojennej włóczęgi, boso, z głodówką. Nawet w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych, odrzucony,
bez przyszłości. Nie poddawałem się przygnębieniu, było co innego. Gniew zamiast rozpaczy, wola. Muszę przeżyć, wygrać wojnę, wrócić do domu, do rodziców, do swoich. Co napiszę, jak? Zacząłem, nikt nie woła. Książka przez 33 lata nie mogła się ukazać. Tu chcę, dochodziło południe, kiedy major Dorian Płoński, naczelny wychodzącego w Krakowie tygodnika Żołnierz Polski, w którym pracowałem, nakazał mi towarzyszyć grupie kombatantów wojny domowej w Hiszpanii, na ogół Amerykanów, zapad angielski, co wtedy było rzadkie wśród elity krakowskiej, obowiązkowy jeszcze był francuski, no to się pan z nimi dogada. Była wśród nich bardzo czczona kobieta, jakby przywódczyni grupy. Domyślałem się, że to La Pasionaria, czyli Dolores i Maruri. Szkoda, że z nią nie rozmawiałem, chociaż całkiem możliwe, że różnica w spojrzeniu na rzeczywistość utrudniałaby porozumienie. Przerwałem pisanie teraz w komputerze, bo nagle poczułem zawroty głowy. Pokój obracał się wokół mnie. Zawołałem Maćka, był w moim mieszkaniu, pracował w pokoju obok. Przeprowadził mnie na fotel, siedzę, ściany się uspokajają. Siedzę, ściany się uspokajają, patrzę na duży obraz wiszący przede mną, dzieło Maćka, jest nieruchomy. A więc dobrze, minęło, wracam do roboty. Nie przejmowano się krytyką pani Dolores i Maruri. W hotelu sejmowym przyjmował tę grupę towarzysz Szlejen, też tak zwany Hiszpan, teraz wysoki działacz partyjny, erudyta. Tak to wszystko jeszcze byli inteligenci. Zofię Szlejenową uważano za wybitną tłumaczkę literatury hiszpańskiej. Po wojnie Szlejenowie adoptowali dwie dziewczynki, sieroty. W marcu 1968 odchowane już dorosłe panny zwróciły się do władz partyjnych, że nie chcą być córkami żydowskich rodziców, żeby unieważniono adopcję. Partia przywróciła im katolickie nazwisko. Samotna już wtedy Szlejenowa została opuszczona przez dziewczyny, które zdążyła pokochać. Optymistycznego. Coś optymistycznego na końcu tej książki. Znaczy ona się tak kończy. Oprócz zachęty do gniewu i woli. Tak. Coś optymistycznego poprosimy.
To już w okresie pandemii oczywiście. Pomóc? Już jest, tak. Pewna bliska mi pani, która tu jest zresztą, powiedziała mi, nie wyjdę, nie będę nic załatwiać, nie mam siły zajmować się swoimi małymi, osobistymi sprawami. Powiedziałem, to jest najlepszy czas na załatwienie spraw osobistych. Skup się na sobie, działaj. Działanie, aktywność dla siebie czy dla innych, rzecz dowiedziona, to najlepszy sposób, by zwalczyć przygnębienie, zmienić nastrój, odczuć zadowolenie z czegoś, co się udało. I tak kończę swoją książkę. Do was, ale i z przesłaniem od was. Kończę ją bez strachu. W listopadzie może uda mi się obchodzić kolejne urodziny. Czasem w takiej chwili widzę obraz tego chłopczyka z piłeczką na rodzinnej fotografii w Michalinie. To ja? Chłopczyku, nie uwierzysz, jestem pradziadkiem. Drogi Józefie, szanowny jubilacie, prosimy, pisz, stukaj w komputer, póki będziesz miał siły. Czekamy na kolejną książkę. 100 lat i jeszcze więcej prosimy. Czy macie państwo, czytelnicy Józefa Hena, jak nie mam, tak licznie zgromadzeni, na tym spotkaniu pytania do szanownego jubilata? Ja chciałem zadać. Bardzo proszę. Jeżeli mogę. A możemy? Tak. Już podaję. Dzień dobry, panie Józefie. Chciałem zadać pytanie dotyczące pańskiego życiorysu. Bo pan, podobnie jak mój ojciec, Henryk Abbe, którego pan zdaje się znał, ile moja pamięć jest, nie myli. Czy ja mogę głośniej mam mówić, czy... Proszę mówić. To jeszcze raz. Pan, podobnie jak mój ojciec, Henryk Abbe... Jeszcze, dobrze. To idę do pana bliżej wobec tego. No, dobrze, proszę, ja sobie wejdę, żeby było bliżej. Dzień dobry jeszcze raz, panie Józefie. Ja się nazywam Krzysztof Turowski, robiłem kiedyś z panem wywiady w telewizji. Był taki czas, ale chciałem zadać pytanie. W dobie, kiedy mówi się o żołnierzach wyklętych tylko, a pan podobnie jak mój ojciec, Henryk Abbe, którego pan, o ile pamiętam, znał, przeszedł z pierwszą armią Wojska Polskiego. Kiedy pytałem ojca, jak był, odpowiadał, dobrze. Pan natomiast, podobnie jak i on, nie dostał się do armii Andersa. Dlaczego? To jest moje pytanie. Dlaczego? Tak, dlaczego? Poproszę o mikrofon. Proszę bardzo. Dlaczego nie dostałeś się do armii Andersa? Takie jest pytanie. Powody były jasne, nie muszę tłumaczyć, z jakichś powodów nie nadawałem się, z jakichś powodów, więc, ale teraz, tam była jeszcze jedna historia pozytywna. Ja pojechałem drugi raz na komisję 19 sierpnia 1942 roku, która okazała się
ostatnią komisją do armii Andersa i niektórzy, i potem pojechałem do Samarkandu. Niektórzy mówią, że powinienem zawdzięczać, czuć wdzięczność za to, że mnie nie przyjęto. Ja z moim bohaterskim nastawieniem zginąłbym pod Monte Cassino, byłby tam mój grób, a tak żyję i spotykam się z Państwem. Tam była jednak taka historia, że oni wyjeżdżali i się okazało, że mają nadliczbową jakąś ilość, niedużo, na 20 kilka osób, tak zwanych sortów mundurowych. Niektórzy już opuścili tę miejscowość, która się nazywa, nazywała i nazywa Szachrysiabz, i to była stolica Tamerlana w pewnym okresie. No i panowała ta malaria, więc oni tu postanowili jakoś wynagrodzić tych, którzy jeszcze nie wyjechali, i dać im ofiarować sorty mundurowe. Ja byłem, jak Państwo wiecie, boso, o podartej koszuli, obdartej, przepalonej od dezynfekcji, o tak. Więc myśmy stali tak i ten sierżant chodził wokół nas, zobaczył mnie i nagle powiedział: ty. I ja pierwszy to tego. Podszedłem do buty, płaszcz, mundur cały, furażerkę, koc, no wszystko. Podszedłem do rzeki, zrzuciłem to. Zostałem nagi, rzuciłem siebie wszystko, to popłynęło z nurtem. Gdzieś w jakiejś książce ja to opisuję, a w Krymenie ten Tylko czasy inne. Tak, tak. Bo Krymen to XVII wiek. I było dosyć ciekawe, bo przechodziła pani oficer i się kilka razy odwróciła, patrząc na mnie. Boże, uśmiechała się. Ja mówię: co się do diabła stało? Pierwszy raz od dłuższego czasu jakaś kobieta się do mnie uśmiecha. I wmawiałem sobie, że to nie dlatego, że nagi jestem. Tak, także ubrałem się, buty, huknąłem nimi w grunt i krzyknąłem: teraz wam pokażę. Pojechałem do Samarkandy. Tak. Można wspominać nieprzyjęcie do armii Andersa po latach pogodnie. Uczmy się. Uczmy się od Józefa Hena. Czy ktoś jeszcze jest chętny, czy... To zapraszam. A, jest pani. Prosimy o pofatygowanie się, bo... Dobry wieczór, witam pani Józefie. Ja mam takie wspomnienie sprzed 5 lat, 2016 rok. Wysokie obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej. Tam jest rozmowa, była z panem przeprowadzona, z której to rozmowy pamiętam jedno zdanie. Pan mówi o propozycji 11 przykazania. Nie będę upokarzał i poniżał bliźniego swego. Dla mnie to zdanie
no, ten bliźni to nie jest tylko człowiek, ale i zwierzę, i roślina. I takie moje przemyślenie, że człowiek niestety jest taką istotą, która lubi okazywać swoją władzę. I właśnie ta władza powoduje, że upokarza i poniża ludzi. I daje to chyba człowiekowi też poczucie jakiejś wartości, takiej niewłaściwej wartości. Natomiast to zdanie zostało ze mną i uczy mnie pokory. I chciałam panu przy tej okazji bardzo podziękować za to 11 przykazanie. Bardzo dziękuję. Okazuje się, że Józef Hen uprzedził Mariana Turskiego. Przykazanie Mariana Turskiego jest przykazaniem 12. To bardzo, chyba nie ma więcej pytań? To jeszcze raz bardzo dziękujemy. Chyba... Państwo, jeszcze informacja tak organizacyjna. Ci z Państwa, którzy mieliby życzenie, żeby pan Józef podpisał książkę, zorganizujemy to w ten sposób. Pan Józef zostanie na scenie, a my będziemy podawać te książki. Gdyby Państwo, którzy oczekują na podpis, ustawili się tutaj w kolejności przy scenie, tak żeby zachować dystans dla bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dwa słowa powiem.